Pan kończył szkołę aktorską. Interesuje mnie to, w jaki sposób, planując taką karierę, czy to aktorską, czy dziennikarską, bo też jest pan dziennikarzem. Pracował pan w radiu, pracowałem w radiu, ale ja zawsze się zrzymam, jak ktoś mówi, że jestem dziennikarzem, bo ja nie jestem dziennikarzem. A właśnie, jakby pan określił swoją, trzeba było w dowód osobisty wpisywać teraz zawód. Zawsze byłem prezenterem telewizyjnym, czy nie telewizyjnym, prezenterem. Prezenterem. I pracowałem długo w radiu, prowadziłem jakieś tam swoje programy, takie poranny na przykład program przez kilka lat prowadziłem. Nie wiem, czy to jest dziennikarzem, to był Ryszard Kapuściński, no, to jest dziennikarz. Ja, chyba stawiać to jest tak, jak stawiać, nie wiem, Zbigniewa Zapasiewicza i Rafała Mroczka obok siebie i mówić, że obaj są aktorami. No. Zasady marketingu mówią, że jeżeli się chce sprzedać jakiś produkt, to trzeba spełnić pewne warunki, trzeba stworzyć tak zwany marketing mix z różnych narzędzi marketingowych, takim jak produkt, właśnie cena, dystrybucja, promocja. Stworzyć pewien miks, który jest dla konsumenta czy dla odbiorcy, jest atrakcyjny, tak? Czy pan tak... Wierzę na słowo, że tak jest. Czyli, tych zasad, ale czyli, tak. Czyli chcę pan powiedzieć, że to, co pan robi, jest intuicyjne. No, tak, myślę, że tak jest, a nawet jestem pewien, że tak jest, bo jak sobie przypomnę początki tego, to w ogóle nie umiałbym rozmawiać na ten temat, na który teraz rozmawiamy. Tak. I to jest chyba tak, że w moim wypadku najpierw ta ekspozycja mi się zdarzyła, taka, którą mam szczęśliwie do dzisiaj, a dopiero później zaczynałem sobie, już będąc w środku, zaczynałem sobie uświadamiać, jakie mechanizmy tym rządzą, ale to w sposób amatorski. Natomiast jak obserwuję teraz wiele osób, które się pojawiają w mediach, no w telewizji, bo to mi jest najbliższe, tak, to widzę, że te zasady, o których pan mówi, obowiązują od pierwszego dnia. Znaczy, że bardzo dużo osób się pojawia z pełną świadomością, albo swoją własną, albo kogoś, kto ich lepi, z pełną świadomością tworzenia produktu. Tak. I zresztą ta świadomość sprawia, że może nie do końca ich świadomość, wydaje mi się, sprawia, że oni są ulepieni nawet w sposób taki, którego do końca nie ogarniają. Tak. Pomówmy chwilę o tym, co my lubimy najbardziej, czyli o reklamie, o pana doświadczeniach w reklamie. Jak pan się czuje jako właśnie ktoś namawiający do tej, a nie innej usługi, czy do tego albo innego produktu? Mhm. Jest takie jakby myślenie, że to jest gorszy rodzaj jakby pracy. De facto ja jestem znany widzom, nie ze swoich kreacji aktorskich, nie z grania w teatrze jakimś, tylko jestem znany z telewizji. A w telewizji, w każdej produkcji, w której występuję, ona ma charakter komercyjny. No i to jest w sumie, tak jak od tego zaczęliśmy, to jest jakiś produkt. Ja jestem produktem, który prowadzi jakiś inny produkt i całość sprzedajemy, prawda? I w związku z tym ja występuję w kontekście komercyjnym jakby od początku dla widza. W związku z tym dla mnie wystąpienie w reklamie nie jest wcale tak inne od tego, co robię na co dzień w pracy. Natomiast może aktor, który gra, nie wiem, w teatrze regularnie i ma jakiś prestiż dobrego, dramatycznego aktora, jak nagle wyjdzie i zacznie mieszać kawę na przykład, to być może gdzieś tam w środowisku, czy nawet poza środowiskiem, spotyka go jakaś krytyka, czy ostracyzm, czy cokolwiek. Chyba też nie, bo mi się przypomniał Pedros i Gajos. I Gajos. Świetna reklama. Świetna reklama. Zresztą reklamy robią na świecie najlepsi aktorzy, najlepsi reżyserzy. Prawda. Jego udział w tej reklamie akurat wydaje mi się, że jest bardzo nobilitujący, że jeżeli ktoś taki jak Janusz Gajos występuje w reklamie, to podnosi poprzeczkę prestiżu w ogóle reklam z celebrytami. Broni się pan przed określeniem pana pojęciem aktor, dziennikarz. Pan świadomie chce być prezenterem? Znaczy, broni się tak. Przed aktorem się nie tyle bronię, co po prostu stwierdzam fakt, że no nie gram i nie mam takich ról, żeby powiedzieć, jestem aktorem, bo zagrałem w tym i tym. Chociaż chciałbym. Ja cały czas wydaje mi się, że coraz większej świadomości nabieram tego, co chciałbym robić, jeśli chodzi o aktorstwo. A kompletnie tego nie wiedziałem, jak wychodziłem ze szkoły. A jeśli chodzi o dziennikarstwo, no to mówię, no... Trudno nazwać dziennikarstwem to, co robię, w odróżnieniu od wielu tam ludzi, którzy po prostu się zawodowo dziennikarstwem zajmują, więc dlatego się od tego odżegnuję. No to jest tak jak z tym porównaniem, o którym tam wspomniałem na początku. A jeśli chodzi o ten produkt, to tak, po pierwsze
Rzeczywiście jest tak, że ja ostatnio, przez ostatnie dwa, może trzy lata, a szczególnie w zeszłym roku jakoś to się spiętrzyło, odczuwam taką potrzebę jeszcze odezwania się innym głosem. I początkiem tego jest taka strona internetowa swoja, moja, którą buduję w tej chwili. I to jest taka strona, która będzie o mnie, ale mam nadzieję, że ona będzie inna od takich podobnych stron kolegów i koleżanek moich, bo ja mam taką ambicję, żeby jakby nie powielać jeszcze raz tego, nie kompaktować tego, co i tak jest, i nie wkładać tego po prostu do jednej puszki, czyli do tej strony, tylko żeby potraktować tę stronę jako osobną formę ekspozycji, pokazującą to, czego nie ma właściwie wokół mnie, medialnie dookoła. Dziękuję bardzo. Dziękuję.